Witam serdecznie królów, trzech królów i jego orszak. Chcieliśmy dochować tradycji, kiedy nasi południowi, dalsi sąsiedzi, czyli Włosi, wystawiają swoje presepia, czyli szopki. My chcieliśmy też tego dnia, 8 grudnia, rozpocząć to cały radosny czas przedświąteczny, potem świąteczny. I królowie jeszcze co prawda nie zaopatrzyli się w dary w drogę, ale już dziś mówią, że wyruszają i chcieli dochować tradycji. Do 6 stycznia będą gotowi, te promocje, tak, wyprzedaże, tak, te sprawy. No i chcieliśmy dochować tradycji i ja zaryzykuję tak jak rok temu i króla naszego miasta zaprosić do wspólnego. Królowie, czyńcie swoją powinność. To zaproszenie. Będę dzielnie asystował zacnym królom w tym pięknym orszaku i rozśpiewanym młodym gdynianom, którzy z kolędami będą towarzyszyć. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tradycji stało się zadość nie tylko przez fakt naszego spotkania, ale także przez to, że ulicami Gdyni przejdzie orszak, radośnie ogłaszając dobrą nowinę, radość, i myślę, że ta niezwykła atmosfera zostanie w sercach tych, którzy będą szli w orszaku i tym, którzy będą na orszak podziwiać. Panie Prezydencie, my dziękujemy za życzliwość, otwartość już od pierwszego pisma w sprawie orszaku i tempo w ogóle reagowania. Przynieśliśmy dary w zamian królów z najlepszymi życzeniami świątecznymi od całej wspólnoty naszej szkoły, od uczniów, rodziców, nauczycieli. Wyruszymy na drogę orszaku, by wspólnie ze wszystkimi uwielbiać narodzonego Pana Jezusa i dziękować za pokój, za radość, za miłość. Życzymy pokoju, Bożego upodobania, dużo miłości i bliskości przy wigilijnym stole oraz w gronie najbliższych błogosławionego roku 2024. I bardzo się cieszymy, że po raz kolejny możemy uczestniczyć w tym niezwykłym królewskim orszaku. Cieszę się, że jesteśmy tutaj kolejny rok włączeni w organizację orszaku, że mamy tę okazję, żeby się spotkać w tak wspaniałym gronie i przeżywać razem przygotowania do orszaku.